Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was bardzo serdecznie w 17 odcinku z gry Planet Zoo. Moi drodzy, pod naszą nieobecność odcinkową, w sensie wiecie, między poniedziałkiem a poniedziałkiem, troszkę, to jest przesadzone, delikatnie sobie posiedziałem i co się pozmieniało? Porozszerzałem chyba delikatnie wybieg do guźców, zatrudniłem, moi drodzy, więcej dozorców, bo jest aż 9, także nie będą aż tak bardzo obładowani pracą. Z takich ciekawych newsów, to urodził nam się mały strusiek, zobaczcie. Nawet nie wiem kiedy. Jest po prostu rozkoszny, jest taki nieupierzony, takie buzie. No, sama słodycz i rozkosz, także jest. Dodatkowo, co jeszcze porobiłem? Czekajcie, bo muszę się skupić. Co jeszcze porobiłem? Dostawiłem tutaj jeszcze pomieszczenie dla dozorców, tak? Dla dozorców i jedną socjalkę, bo stwierdziłem, że pewnie, słuchajcie, jest 9 dozorców, więc oni potrzebują tego miejsca dla siebie, jakby no nie patrzeć. Także, wiecie, żeby uniknąć tych już komunikatów, że znowu nie ma miejsca, że nie mogą się odnaleźć, postawiłem dla świętego spokoju. Czy coś się jeszcze pozmieniało? Słuchajcie, chyba nic, tak naprawdę. A, dorobiłem ścieżynkę i dałem więcej koszy. Zobaczcie, już wszędzie mamy kosze obładowane. I w sumie, tak teraz na to wpadłem, mógłbym dać więcej informacji. Bo jakby edukacja jest ważna. W zoo oni też to lubią, czytać jakieś tam, wiecie, information. Także damy im, tu niech będzie. Tutaj też dajmy, słuchajcie, bo to nas jakoś tak może mega dużo nie kosztuje, ale jest i cieszy oko, także super. Tylko trzeba by oczywiście wybierać jakieś ciekawe informacje. Może odbudowa warstwy ozonowej, proszę bardzo. W tym tutaj damy sobie wymieranie płazów. Proszę. A, tu coś jest gotowego już, ale to czekajcie, zmienimy to. Kłusownictwo i handel, proszę bardzo, niech będzie. Także jest. Jest i niech się cieszą. Niech się edukują. I chyba z takich... Aha, no i słuchajcie, strusiem jeszcze powiększyłem delikatnie wybieg, bo tak mi jakoś to bardziej pasowało, taka farfalla, żeby była, żeby też miały tutaj, wiecie, trochę więcej terenu za sobą. Na przykład. No. A teraz myślę, że możemy sobie przejść do guźców, tylko jeszcze zobaczymy sobie prezent. Zyski z centrów informacyjnych. O, wow, dobra, odbieramy. Dziękuję bardzo. Co musimy? Nic nie musimy, okej. No to co? No to... Bierzemy sobie nasze guściki. Guściki, guzieczki nasze. Magazyn. No tak, i bierzemy oczywiście naszą trójkę. Przenieś. Halo. Czy ja mogę przenieść? Patrzcie, ja klikam i się nic nie... Odkryto chore zwierzę. Dobrze, weterynarz już biegnie, okej. O! Raz. Mogę? Dobra, zaplanowałem dostawę pierwszą. Teraz przenieś. Tu. Dostawa druga. I jeszcze ostatni. Przenieś. Tu. Okej. Wszystko poszło? Mam nadzieję, że tak. A dlaczego nasz Hipciu jest chory? Inkuba... O, biedny. Tu też jest, oni są też chorzy tutaj w tym. Co tych widorłorogów tutaj się porozmnażało tyle, zobaczcie. No jest dość sporo, ale mamy też dużo weterynarzy i dużo centrum weterynaryjnych, także powinno być moim zdaniem okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Nad kim tutaj się głowią? A, nad strusiami, okej. Okay. Dobra, a czy moje guźce już są na swoim wybiegu w nowym domku, czy jeszcze nie? Chyba idzie, czekajcie, bo widziałem, że coś tu... Tak, idzie. Idzie. Idzie pierwszy. Boziu. Uratowałem je z poprzedniego zoo. No coś. A to... Dzieciątko przybyło najpierw. I pada śnieg. Czy mi się wydaje? Pada śnieg. Dobra, to ja sobie od razu na niego kliknę, żeby wiedzieć, co on potrzebuje. Przyroda. Może tak, udogodnie... Nie, to był wybieg. Wybieg urozmaicenia. I my potrzebujemy, moi drodzy, gatunek guziec. Dobra. Tak, damy mu, słuchajcie, te zapasowe tutaj. Zapasowe, zapachowe. O, niech mu tam ładnie pachnie. Tak, powiedzmy tutaj.
Przepraszam za wiadomość. Mamusia, pozdrawiam serdecznie. Mamusia do mnie napisała na iMessage. No bo dajmy to. Karmnik. O, to też możemy dać. Czemu nie mogę? O, tu możemy dać. Dzwoneczki, nie się bawią tak koło tego. Czekaj, tak tutaj, o, takim. Takim damy, tak. O, tu, 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 tu. Jakiś słupek do rolowania, to niech mają tutaj może. Jak tam rozrywka? 100%, super. To teraz schronienie. Ja pamiętam, że my chyba mieliśmy, słuchajcie, schronienie u guźców jako taką jamkę, więc ja się oczywiście postaram zrobić, bo chciałbym, żeby czuły się jak u siebie w poprzednim domu. Wiadomo, że tam były jakieś też drzewka, także zaraz będziemy wszystko robić. Pociągnij. Tu bym chciał tak, tak wiecie, tak z głową, żeby to wyszło. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Dobra, no gdzieś to tutaj się tak, o. Dobra, no niby, tylko ten śnieg mi tu denerwuje mnie, no cóż. Dobra. Nie tak, jak wiecie, górka powstanie, niech mają taką, o tu. O, jakie, tutaj pagóry powstały, słuchajcie. Los Paguros. Będziemy rzeźbić, tylko ten śnieg mnie denerwuje, no. O, no niby jest takie coś tutaj. Dobra, tylko teraz tak, chciałbym tutaj bardziej sobie wjechać. O. Bo tu już śniegu nie ma. Więc jakby wiecie. O. Dobra. I ta jamka, zobaczcie, wychodzi już mi znacznie lepiej. Dajmy taki, wiecie, spad, bo też o tym właśnie pisaliście w komentarzach, to chyba jest to, tak mi się, chociaż nie wiem, czy to jest to. Wykładzanie. O. To, żebym górę dowalił, patrzcie. No ale jest, jest, to się liczy, że jest i mam nadzieję, że to im jako trwałe schronienie się podoba i będzie podobało. Wiadomo, że damy im... wybieg chciałbym. Wiadomo, że damy im o! Wybieg miejsce do spania z liści. Bardzo, to dajmy im takie i takie może, słuchajcie. O, gdzieś wie... A, halo, gdzie ja wjechałem? Czy mogę stąd wyjść? Dobra, czy... No chciałbym... O! Dobra, one pewnie nie zejdą tędy. Trzeba będzie kombinacje robić alpejskie, ale zrobimy. O. Czy możemy też te liście tutaj dać? Daj mi tak, wiecie co? O, tutaj taki. No czat. Dobra, tylko teraz, żeby one się, wiecie, chciały tutaj ładnie zejść. O. Czy tak będzie ok? No nieba, o nie bardzo. Nie. Zobaczcie, jaki tu jest spad. Ale żem porobił. No nie, to bez sensu w ogóle. Ja bym chciał... To musi być chyba... No weź, wyjdź mnie stamtąd. O. Czy teraz będzie ok? Tak! Teraz jest nawet, bym powiedział, że nawet bardzo niż ok. Nawet lepiej niż ok. Dobra. Super. Czat. Trawa w sumie nie działa i teren. Dobra, trawa krótka. Daj mi więcej trawy krótkiej. One jakby, wiadomo. Gleby nie mają, moje prusiaczki. To może dajmy im glebę tak tutaj. O. Dobra. Trawa długa. Dajmy trawę długą na... Chociaż nie, krótką możemy dać tutaj na górę. Nie wiem, czy to się zabangla, słuchajcie. Ten śnieg mnie też denerwuje. Pytanie jest takie, czy one będą potrzebowały grzejnika? Nie wiem. Nie wiem. I czemu nie działa nagle trwałe schronienie? O co chodzi? O co tu chodzi? Co wam się nie podoba?
Za mało schronień. Aha! To wiecie co? A czemu jakoś tak jest dziwnie? Czemu tu mi pokazuje, tu nie pokazuje? A temu? No to powiem, że problem. Czy mogę dać tutaj na przykład, nie wiem, może jakieś takie większe? O. To możemy tak w sumie zrobić. Niech będą dwa. Okej, mamy. I układ terenu jest nieodpowiedni, bo jest za dużo śniegu. Czy one potrzebują jednak grzanko? Czy wy, moje drogie, potrzebujecie grzanko? Ja nie pamiętam, czy one potrzebowały grzejnik. No spróbujmy. Tak, tu. I tu. Zobaczymy, czy to się roztopi. Czekajcie. Topisz się? Topisz się. Dobra, bo to chyba wszyscy, wiecie, oszaleli tu. Teren. O! I teraz przynajmniej widzę, czego jest za mało. Tak bardziej, jak wiecie, o co chodzi. Dobra, mamy tą glebę tak na styk. To może bardziej tu ją dajmy. O! Jest dużo śniegu, wiadomo. A skałę? Może skałę też im dajmy jakąś? Na przykład tak tutaj, o. Tak się fajnie złączy. Za mało długiej trawy. Pozdrawiam teraz Wojtkę na WhatsAppie, serdecznie. Okej, czekajcie, wybieg. No to co, to tu mam dać jakieś jeszcze? O, i chyba moja mamusia znowu. Także pozdrawiam wszystkie bardzo serdecznie. No dobra, to dajmy tak. Zobaczymy, czy to stopnieje. Czekajcie. O! Dobra. Czy teraz jest czat i wam się, moje guźce kochane, podoba? No stój! Piękny ty! Jest czat, tylko za dużo śniegu jeszcze, ale dobra. Ja bym chciał zobaczyć w ogóle, w jakim ona jest środowisku. Coś tam drzewo usunąłem, nieważne. Trawy i tropiki. Przyroda. Tropiki. Okej. I teraz, żeby znaleźć jakieś ładne drzewko. To im kiedyś pasowało, pamiętam, że na pewno to pasowało. I tu jestem 100% pewny. O. Dobrze. Czy to też zabangla? Fajnie by było, gdyby zabanglało. Chyba bangla. Dobra. Pokrycie mają w minimalnym stopniu. Dodamy tu jeszcze jedno drzewo. Tak z tyłu, wiecie, o co chodzi. O! Dobra. No i wiadomo, że karmy jeszcze i miski i wszystko, bo niczego tu nie mam. Żywność. Damy mi, wiadomo, że pompę wodną. Może w tym miejscu. I średnie, duże koryto na karmę damy im. Musiałby się bliżej tutaj, o, żeby wszyscy mogli na te nasze piękne guziolki patrzeć. Dobra, i teraz tak, jeszcze potrzebuję, wiadomo, głośnik i ekran, bo to musi być. Tu jest głośnik. Weźmiemy sobie, powielimy. O, damy im tutaj. Brak zasilania. Okej. Gdzie jest ten nasz guziec? Dobra, ale dlaczego brak zasilania? To nie mam tu prądu? Jakim sposobem? Takim sposobem nie mam tu prądu. Rozumiem wszystko. Już rozumiem. Udogodnienia. Prądy. Transformator. Czy ja mogę go tu jakoś tak ciapnąć? Postawisz się tu, a może tu? O, tu się postawisz, super.
W razie czego tu cię mogę? Cię tu nie mogę, bo nie wiem. Ojejku, a w ogóle dokąd ty jesteś? Czekajcie, muszę to obadać. Gdzie by go najlepiej, może tu by było go najlepiej postawić. To możemy tak zrobić, że postawimy tu jeden i w sumie tą wodną też możemy tu dać. Od razu uzdatniaczkę. Niech będzie, a co? Dobra. Teraz pytanie jest takie, jak tutaj to... Myślę, że... On teoretycznie tego nie powinni widzieć, ale... W razie czego... Zrobimy sobie tak. O. Dobra, może będzie ok. Dla personelu. No, a może to się połączyć jakoś? Aha. Raz. I dwa. Super. To nam się udało. Teraz tak, chciałbym jeszcze ustawić, co roku to nie, co 6 miesięcy niech będzie. I tu też co 6 miesięcy. Dobra. Czy teraz już głośnik ma prąd? Guziec zwyczajny, jest prąd. To jeszcze monitorek, wiadomo, że musi być monitorek. Cyk. Powielimy sobie. Idą do guźców, patrzcie, już biegną nasi nowi goście. Dobra. Nie o wilkach, a o guźcach. Jeszcze myślę, moi drodzy, że możemy dać skrzynkę na donaty, bo wiadomo, że dawno ich jakoś tak nie stawiałem gdzieś tam. Powielimy sobie to również. Tutaj, czy tu jest skrzynka na donaty tylko o tych strusiaków moich, czy nie ma? Bo ja nie wiem. Jest, tu się kręci jedna. To tutaj damy drugą. Tutaj damy jedną. Tutaj damy drugą. I niech będzie trzecia, o. W sumie ten ekran możemy jeszcze sobie bardziej powielić. Na tu. I niech im dadzą informację jeszcze. Dobra, dwie wystarczą może, co? O, do rozmnożenia wsobnego. To też w sumie, pisaliście, to takie średnie, że nie powinno tak być. To jest w ogóle pod... Andec, dzień dobry. I Ever, dzień dobry. Witam się serdecznie. Co tu jest? Nie możemy nic jeszcze odebrać. No dobra. Wow, jaka ta zima jest ładna. Wiadomo, że w niektórych częściach, no jakby w niektórych wybiegach nie ma zimy, ale w ogóle to epicznie wygląda. I co, chodzicie tu? Chodzicie. Budżet jak? No budżet się niby zgadza. Ja słuchajcie, też poza odcinkiem... podwyższyłem znowu cenę i zobaczymy, czy teraz mogę znowu podwyższyć, no bo ludzie chyba nie narzekają już tak bardzo. Dobra, to dajmy jeszcze drożej, żeby było. Wiecie, no trzeba zo utrzymać. No nie oszukujmy się, mamy bardzo dużo pracowników już teraz. I widzę, że się zrobił maj. I tutaj, słuchajcie, po tej stronie dałbym znowu udogodnienia dla gości. Duży sklep, mały sklep. Może dajmy tego już ładniejszego Chief Beefa, co? Bo w sumie... Czemu to tak nie pokazuje? Czemu to mi tak pokazuje dziwnie? Przecież w tą stronę, o. Chief Beef. Naszą ukochaną sodę, bo oni też na tą sodę wiecznie tylko ta soda i soda. Może też trochę odsunę to, wiecie o co chodzi. Oj, nie tak chciałem. No weź, możesz się połączyć, o. Dobra. Tak, i możemy dać dużą toaletę. Tylko, że tu jest ta ścieżka dla pracowników, kurczę. To może małą toaletę.
Pytanie jest tu, czy gdzie ją dać? Czekajcie, tam też mamy te burgery. Tam też jest toaleta w sumie. A jak dać tutaj? O! I możemy to sobie może jakoś też jeszcze, wiecie... W ogóle te kamery... Kamera bezpieczeństwa by się przydało dać, bo już nigdzie... Dawno już nie dawałem. Czy ja mogę na tym... Mogę. No i o latarniach zapomniałem! O nie! Czekajcie, a gdzie są... Tu może być jakaś ławka. Koło toalety. Tu. Proszę bardzo, tam nie dajemy, bo wiadomo, za chwilę będą narzekać. Tu możemy dać ławkę. Tu możemy dać ławkę, tu możemy dać ławkę, tu możemy dać ławkę. Tu ławeczkę. Tu też w sumie niech będzie ławeczka. Gdzie są te latarnie? Bo ja się za chwilę zgubię. Czekajcie. Ekrany, głośniki, kamery, infrastruktura dla gości. Gdzie to było? To jest też taka... Aha, tu jest kamera, dobra. To dajmy sobie, słuchajcie, też tutaj kamerę, niech stoi. To taki jest taki dziwny punkt, bo tutaj żadnej kamery nie ma i wypadałoby mieć kamerę. Tu kamera. No i tu też damy, dobra. I jeszcze chciałbym latarenkę. Latarenkę! Dobra, niech sobie tutaj wszystko... O! Gdzie mamy latarenki? Tu gdzieś była latarenka, tu jest latarenka. Powiel. Dobra, tu... Tam jest latarnia, w sumie jest, okej. Okay. Bez sensu, żeby, wiecie, oni byli w darkness. Tak być nie może, że jest jakiś darkness. Tu. Tu. Proszę bardzo. Tu. Darkness być nie może. No i tu jeszcze możemy też jednym dać. Będzie fajnie. Super. Inspektor będzie za 16 miesięcy. Dobra. Czy moim gościom jest już wszystko dobrze tu? I jak one się w ogóle... Tak, widzę, że jest wszystko cacy i wszystko super, bo pokaż, Boziu. Czekajcie, wiecie co, ja na wybiegu jeszcze do spania, tutaj dam im te liście. O. Mięciutkie posłanko, zobaczcie, o. Mają dwa schronionka, niech będzie. Nie będziemy im żałować. Poziom czystości, słucham? Który poziom czystości znowu? Aha. No on już chyba idzie. Czy to nie ten? Nie. Mam nadzieję, że za chwilę przyjdzie tu jakiś pan. Idzie. To wiecie co, ja może zatrudnię jeszcze jednego. Personel. Bo oni sobie tak... Widzę, że kurde... Dobra, dozorca. Chodź. Mamy 10 dozorców. Gdzie znowu? No widzicie? Oni... Musi być ich więcej. W ogóle co tutaj ktoś przychodzi? Dostaje co miesiąc. A czekajcie, a techniczni? Mamy tylko 4 techników, to może też weźmy jeszcze jednego. Bo nie dążą. O. Dobra. O, znowu są biedne, oni to, słuchajcie, tacy są chorudcy tu, no. O, i technik, proszę bardzo, już robi od razu. Dobra, tam sobie powinniś poradzić, okej, okay, jest okej. Okay. I wiecie co, myślę, że w kolejnym odcinku będziemy sobie szli wybiegami, czekajcie, co wam pokażę, w tą stronę, tu, koło słoni, żeby, tu będzie wybieg jeden, żeby zasłonić to, potem kolejny wybieg, żeby zasłonić to, i tak wiecie, żeby te... jakby te pomieszczenia były w centrum, ale też żeby je pozasłaniać, żeby każdy miał łatwy i szybki dostęp. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, no nie? No dobra. To co, wszystko jest teoretycznie okej. Okay. Który tutaj wybieg? No to dlaczego tu nie ma... Czy ci dozorcy są... No ja nie wiem.
Proszę tu przyleść. Idziesz? Idziesz. A chore zwierzątka? Czy weterynarz już tutaj... Idzie, tutaj widzę, że jest pan techniczny. Dobra. Będzie okej, moi drodzy. A jak tam flemingi? Pewnie już jest ich mnóstwo i milion. One chyba kochają takie stado. Mało rozmaiceń? A, żywieniowe. Czekajcie, wybieg. To są urozmaicenia, nie guziec, a flaming. Gatunek. Flaming. No. Co ja zrobiłem? Flaming różowy. Baza z paszą. Oj, takie wielkie chcecie? Niby, gdzie mam to wam umieścić? Możecie mi to wyjaśnić, bo ja nie mam miejsca. Na wasze... Chyba te skały tu stąd spadną. No bo, sorry, ale nie mam miejsca. A i mimo wszystko też nie mam miejsca. Czym niby jest zasłonięte? O, było. Mamy osiągnięcie rozmaicenia. Okej, okay, dobra. Czy wasze już tam wam się podoba? Moje flamingi? Tak. A dobrostan 92, schronienie. Będziemy kiedyś, słuchajcie, musieli myśleć nad tym, co tu dalej zrobić. No ale dobra. Wszystko powinno być dobrze. Tutaj widzę, że kasa schodzi, idzie. Mamy 1658 gości. Czekajcie, ja bym chciał zobaczyć sobie jeszcze te bilety, bo może no podniesiemy. No to podnosimy, słuchajcie. Trzeba się utrzymywać. Trzeba się utrzymać. Jeszcze też zobaczę sobie na koniec, jak to nasi pracownicy. Opiekunowie wszyscy mają, są zadowoleni, tu ten jest niezadowolony jakiś taki, ale okej. Okay. Technik też tak się zadowolony, tutaj wszyscy i tu wszyscy, czyli dają radę sobie. O, jeszcze badania, na koniec jeszcze włączę badania. Weterynaryjne. Gdzie one są? Gdzie są moje guźce? Tu. Proszę. Ucz się teraz o guźcach, żeby było wiadomo, jaką mają chorobę w razie gdyby. A myślę, moi drodzy, że my będziemy sobie powoli kończyć, nasze misiaczki. Bardzo lubię ten wybieg. Bardzo mi się podoba. Nie wiem dlaczego. Bardzo po prostu go lubię. O, wilki się będą parzyć. To tutaj. Dzień dobry. O. Okej. No. Natomiast, moi drodzy, myślę, że będziemy się żegnać. Tak. Lowki, kiski, besoski. Będziemy się żegnać. Tak. Lowki, kiski, besoski. Was dziękuję bardzo serdecznie. O, ile te ręki działają. Zobaczcie. I teraz jest przyjemnie w tym zoo. No. Lowki, kiski, besoski. Buziakuję was mocno i serdecznie. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!